Trochę ciemno. Mamy godzinę gdzieś 21. Czekam właśnie na brata, żeby mnie odwiózł. Mam ciągnik zostawiony, że tak powiem, w mieście. I ten musi mnie odwieźć, bo woziłem dzisiaj wodę, bo brakuje wody mieszkańcom i ciągnik zostawiłem z beczką. I no chwilę zeszło, bo mam wąż jedna druga, nie wziąłem 3/4 tego grubszego, żeby to szybciej szło. A miałem inną robotę i wolałem zostawić ciągnik, zamknąłem go tam i musimy się dostać do ciągnika. Oskar tam pali raczka. No. Woda na ładnie zeszła. Włączę sobie ciągnik, niech się rozgrzeje. Jestem dzisiaj z pługiem, bo tak wyszło. No. Ojej. Dobra, tak to się rozgrzewamy, będziemy tu zwijać węże. Stój, wyciągnęłaś go? Dobra. Zimno jak pieron. Nie wiem, czy coś użycie, ale zawór zakręcam. Jadę w kulkę? Tak, w kulkę i naprzód. Muszę sobie zakręcić tu dekiel. Woda na ładnie zeszła. Beczka jest wyczyszczona, zdezynfekowana do wody. Tu są dwie części tego węża, to ten. Dobra, to dawaj dwie naraz. Może tam i wejdzie na przód. Daj te węże. Dobra. Ja się tu bym wycofał, bo muszę wjechać tam między te gruszki tam. Weźmie tam pokiery, bo... Tutaj? No. Nie, tutaj chyba, ty tam. Tu co motor stoi. Strasznie się źle cofa tą przyczepką, bo jest zaczep krótki. Muszę sobie wyjechać z tego sadu tutaj, bo jest... Ach, kurde. Koguta mnie zrzuciło. Ojej. Jest zimno na polu strasznie. No i to takie akcje u nas bywają. Muszę sobie stanąć tu gdzieś na ulicy. Albo nie wiem, na ulicy nie bardzo, bo auta będą jechać. Muszę... Stanę sobie tutaj, bo muszę iść jeszcze zameldować. No, siema. Wracam do domu, jest 22. Akurat się nam udało wyrobić. Plan wykonany w 100% jak zawsze. Troszkę późno, ale nie szkodzi. Właśnie puścił się marznący deszcz. Jest minus 1 albo 2 aktualnie. I pewnie będzie ślisko na rano. Pług mam zapięty z przodu. Gdyby potrzeba było, no to jesteśmy gotowi. Do domu mam jeszcze ze 3 km może. Gdyby kogoś to zaciekawiło, to niech sobie oglądnie. Ogrzewanie właśnie grzeje, cieplutko. Dziękuję za oglądnięcie. Pozdrawiam i cześć.